Sprzedajemy nasz dom i od razu wzbudziliśmy duże zainteresowanie. Ale pośrednik ma dużo rezerwacji, więc jednocześnie odbywają się 3 pokazy domu. Potencjalni nabywcy zrobiliby wszystko, aby uzyskać dobrą ofertę. Oczywiście nikt nie pytał mnie o zdanie. I tak wszyscy 3 mężczyźni przenieśli się do mojego domu. Okej, szczerze mówiąc, to nie jest właściwie mój dom i nie mieszkam tu legalnie. Nie chcę mieć kłopotów z policją. Znowu, jestem mistrzynią kamuflażu. Zazwyczaj. Ten stary dywan rujnuje atmosferę. Jest tak ciężki, jakby był w nim słoń. To niemiłe. Ostatnio zrzuciłam parę kilo, wiecie? A właściciele domu wrzucili resztę na podwórko. Wow. Szczerze mówiąc, miałam dość ciężkie życie. Byłam w poprawczaku. Ale mnie wyrzucili. Myślę, że byłam dla nich za dużym kłopotem. Pewnej nocy natknęłam się na pusty dom. Nie sądziłam, że ktokolwiek kupi miejsce w tej okolicy. Ale w tym mieście jest dużo dziwaków. Styliska Damian sprawdza toaletkę. Jest przerażony widokiem moich kosmetyków. To może być tylko na Halloween. Cóż, używa tylko najdroższych kosmetyków, więc nie jest to niespodzianką. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. Będę musiała pozbyć się moich rzeczy. To proste. Tomek, fizyk, dzień zaczyna od prysznica. Jacek właśnie wrócił z biegu. Liczy się każda sekunda. Lepiej znajdź inną kabinę prysznicową. Skoro Damian jest tutaj, to kto jest pod prysznicem? Myślą, że dom jest nawiedzony. Tomek okazuje się najodważniejszy. Ile razy Tomek musi uderzać głową w drzwi, zanim się otworzą? Nie mogę wziąć prysznica w spokoju. Zaczynają mnie denerwować, ale nie będzie łatwo się ich pozbyć. Muszę wyprowadzić moich irytujących nowych współlokatorów. I wiem, jak to zrobić. Ups, ktoś idzie. O nie, Jacek znalazł moją listę. Pokrzyżuje mi szyki. Dobrze, że nie umie czytać. Myślał, że to jeden z dokumentów Tomka. Nigdy nie lubił fizyki. Udało mi się, ale powinnam bardziej uważać. Ale na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Wspólne życie to kompromisy. Tomek liczy kalorie w jedzeniu Jacka. Nie denerwuj go. Przywykł do koktajli. Warzywa w płynie? To brzmi ohydnie. Tomek bardzo się starał mu pomóc. Całe jedzenie zniknęło. Damian nigdy nie zrobiłby czegoś takiego. Jest uczciwy. Uspokójcie się, chłopaki. To był tylko głodny duch. Muszę pozbyć się tych pasożytów, które atakują mój dom. Tomek chce sprawdzić swoje teorie naukowe. Ale to nie miejsce na eksperymenty. Ta mikstura jest dla ciebie za mocna. Może powodować halucynacje, zawroty głowy i euforię. Damian jest tego doskonałym przykładem. Akurat teraz podskakuje na chmurze ze swoim jednorożcem. Tomek ma obsesję na punkcie czystości. Stara się nadążyć za współlokatorami. I jeszcze mnie nie poznał. Damian jest bardzo kreatywny. Lubi zorganizowany chaos. I to nie jest jego kolor włosów. Mój niecny plan miał ich skłócić. Damian uważa, że Tomek potrzebuje nowych okularów, żeby zobaczyć, jak bardzo się myli. Czy Tomek łysieje od tych wszystkich chemikaliów? Mój plan działa. A Tomek stał się bardziej uważny. Jacek za dużo ćwiczy i za mało się myje. Ktoś zostawił dezodorant na wierzchu. To ja! Jacek jest taki nieostrożny. To nie jest dezodorant, to serum na porost włosów. Teraz będzie się bardziej pocić. Ale przynajmniej będzie mu ciepło w zimie. To jest jak tropikalna dżungla. Potrzebuje profesjonalnej pomocy. Damian będzie mógł okiełznać te grzywę. Włosy to jego bajka. Jest świetnym stylistą. Oto magazyn ze wszystkimi najnowszymi trendami. Jacek musi tylko wybrać styl. A Damian sprawi, że tak będzie. Mój podstępny plan się nie powiódł. Pachy Jacka są jak
płótno, a nożyczki Damiana to jego pędzel. Jacek nie powinien był zostawiać swoich chipsów na wierzchu. Coś bardzo tajemniczego dzieje się w tym domu w nocy. Głodny duch zjada wszystko, co napotka na swojej drodze i próbuje skłócić ze sobą mieszkańców. Jacek jest wściekły. Nikt nie dotyka jego jedzenia. Odnajdzie winowajcę i go zniszczy. Tomek jest przykuty do łóżka podczas śledztwa. Jest głównym podejrzanym. Ale prawdziwy przestępca wciąż przeszukuje dom w poszukiwaniu jedzenia. Wychodzimy i od jakiegoś czasu nikt nie poszedł do sklepu. Właśnie wymyśliłam nowy plan. Chłopaki zdają sobie sprawę, że ktoś musi wynieść śmieci. Załatwmy to uczciwie. Nie, śmieci same się wyniosą, zanim zdecydują, czyja jest kolej. Tomek jest taki słodki. I jeszcze bardziej go upiększę. Czerwień tak do niego pasuje. Damian zranił moje uczucia. Powiedział, że wyszło okropnie. Okazuje się, że ten lakier do paznokci jest bardzo drogi. Wypłać mu odszkodowanie. Skłócenie tych gości jest trudniejsze niż się wydawało. Ale robię co mogę. Zwróciłam uwagę Jacka, bo naprawdę przydałaby mi się jego pomoc. Tomek wygląda jak ptak. W domu nie mogą przebywać ptaki. Damian jest uczulony. Walka na poduszki. Tylko z puchem syntetycznym. Naprawdę nie wiedziałam o jego alergiach. Nie chciałam nikomu zrobić krzywdy. Tomek wykonuje wszystkie prace domowe. Tak znalazł mój sweter. Myślał, że to Damiana. W dzisiejszych czasach nosi się różne rzeczy. Cóż, pewnie wygląda w nim świetnie. Tomek prawie mnie rozgryzł. Ale jestem zbyt dobra w tym, co robię. Czy powinnam zostać szpiegiem? Jestem teraz prawdziwą mistrzynią kamuflażu. Dzięki, Tomku. Jest idealnie wyprasowane. Nie mam wystarczająco siły, żeby sama otworzyć tę butelkę. Próbowałam różnych rzeczy. Nawet zjeść pokrywkę. Ale to wszystko na nic. Wiem, kto może mi pomóc. Potrafię świetnie udawać Tomka. Jacek nawet nie zauważył różnicy. Dzięki, stary. Czy potrafisz rozróżnić, czy to ja, czy Tomek? Kto jest teraz obok Jacka? Napisz w komentarzach poniżej. Damian bardzo dba o swoją kolekcję peruk. Może zrobi też moje włosy? Jestem tak pochłonięty, że nawet nie zauważy. Hej, uważaj! Nie dźgaj mnie! O nie, Damian. Podoba mi się długość taka, jaka jest. Dzięki. Idź popracować nad kimś innym. Nagle uderzyło mnie, że nikt nigdy nie zajmował się mną tak dobrze jak oni. Jasne, są dziwni. Ale tak naprawdę nigdy nie miałam prawdziwych przyjaciół. Miałam bardzo ciężkie życie. Nie mam nawet taty. A Damian, Jacek i Tomek są jak idealni ojcowie. Nie mogłam powstrzymać się od płaczu. Chłopaki myśleli, że to duch zawodzi. Przestraszyli mnie. W ten sposób złapali ducha. To znaczy mnie. Mam dość ukrywania się. I zaproponowali, że mnie adoptują zamiast mnie eksmitować. Więc teraz mam niesamowity dom i najlepszych tatusiów na świecie. Jestem taka szczęśliwa. Obejrzyjmy teraz kolejną historię o mnie. Lekcja plastyki. Dlaczego by nie pomalować własnej twarzy? To przecież forma sztuki. Spójrz na tę paletę szminek. Weź szminkę. Przetnij wkład i włóż go do pojemnika. Rozpuść go w kąpieli wodnej. Wlej go do palety z farbami. Zrób to samo z różnymi odcieniami szminki. Teraz masz bardzo fajny zestaw szminek. Nauczycielka idzie. Kamila maluje ustami. To kreatywne. Nauczycielce się podoba. Obraz Kamili to arcydzieło. Jego miejsce jest w muzeum. To także świetny sposób na przemycenie kosmetyków do klasy. Kamila ma nową broszkę z różem do policzków w środku. Jak to działa? Pomaluj róż do policzków żelowym topem. Przymocuj wydrukowany guzik i pomaluj go topem. Utwardź całość pod lampą UV. Przyklej z tyłu agrafkę.
Broszka róż jest gotowa! Kamila wydaje się chora. Siedzi z synem nauczyciela. Idź do domu. Czas na obiad. Kamila je dziś coś wyjątkowego. To nie jest burger, to lusterko. Użyj glinki polimerowej, aby zrobić dwie bułki, sałatę i ser. Wypiecz kawałki przez 10 minut w 230 stopniach. Pomaluj lusterko na brązowo. Użyj glinki, aby przymocować do niego kawałki burgera. Teraz lustro burger jest gotowe. Smacznego! I trochę cieni do powiek na frytkach. Kamila jest bardzo głodna, ale jej makijaż jest idealny. Sos, błyszczyk do ust. Kamila z łatwością zamienia swój pyszny makijaż na prawdziwe jedzenie. Jest niesamowita. Zjadła obiad i zrobiła makijaż za jednym zamachem. Jacek potajemnie sprzedaje kosmetyki dziewczynom w swojej klasie. Sporo na tym zarabia. O-o! Kamila złamała paznokieć. Jacek oferuje ogromny wybór akryli na każdy gust. Wow, kolejna klientka. Paznokieć Kamili odpadł. Przepraszamy, nie przyjmujemy zwrotów ani wymian. To tylko biznes, baby. Kamila chowa się, żeby zrobić makijaż. To sprytne. Świetnie się spisała. Ale czym jest ten magiczny ołówek? Jak to zrobiła? Weź pędzle do makijażu i pomaluj rączki. Użyj gorącego kleju, aby przymocować kredki. Teraz masz wielofunkcyjne pędzle. Kamila oddaje swój sprawdzian. I dostaje 5 z plusem. Jest piękna i mądra. Kamila nakłada brokat prosto ze swojego zeszytu. Oddaje pracę domową. I ma nadzieję na piątkę. Chyba próbuje oślepić nauczycielkę. Jacek dostaje jedynkę. Ha! Kamila też! Jacek chce coś podarować Kamili. Jaki piękny bukiet. Wciąż nie tak piękny jak Kamila. Co to za okropny zapach? Czy to Kamila? Kwiaty będą musiały to naprawić. Ale serce Jacka jest złamane. Kamila rozmawia przez telefon z Jackiem. Zrobiła filtr Snapchata zamiast makijażu. Jacek uważa, że wygląda świetnie. Ups, filtr zniknął, a Jacek wszystko zobaczył. Mia chce czegoś spróbować. Nałożyła makijaż na szmatkę do czyszczenia. Ale kiedy się przechwalała, szmatkę przechwyciła nauczycielka. Mia nie zauważyła, więc próbuje nałożyć makijaż na twarz. To sporo kredy. Wszyscy się z niej śmieją. Ale klapa! Oliwia właśnie została zaproszona na randkę, ale nie ma kosmetyków. Co powinna zrobić? Kamila ją uspokaja. Ma mały sekret pod biurkiem.
ogromną skrytkę na kosmetyki. Olivia jest taka szczęśliwa! Do salonu Kamili jest duża kolejka. A klientki kochają te efekty. Jelly nawet zemdlała. Chłopak Oliwii też zemdleje. A może nie? Następny. Dzwoni dzwonek, więc na razie zamknijmy salon. Kamila zarobiła niezłe pieniądze. Dziś jest bal maturalny. Fotograf będzie robił zdjęcia do albumu klasowego. Nauczycielka nie jest gotowa na zdjęcia. Ale to ona zakazała kosmetyków. Ale jej uczniowie zawsze przyjdą jej z pomocą. Mają dużo zakazanej kontrabandy. Po prostu dodajcie magię. Wow! Spójrz na siebie. Nie jesteś nauczycielką, jesteś prezeską salonu kosmetycznego. Wygląda przepięknie. Podobał ci się nasz nowy filmik? Skomentuj poniżej i powiedz nam, czy znasz inne zabawne pomysły na przemycanie kosmetyków do klasy. I nie zapomnij polubić i subskrybować, żeby nie przegapić nowych filmików od Trum Trum Trick.